Dzień dobry, zapraszam na kolejny odcinek Panoramy Informacji z regionu Ekstra. Tym razem będziemy rozmawiali o edukacji, ale nie w kontekście szkolnictwa, tylko w kontekście rozbudowy bazy oświatowej. A wszystko to zapoczątkował prezydent Konrad Sipiera swoją prezentacją 14 października na Dniu Edukacji Narodowej w Centrum Kultury i Sportu w Pruszkowie. Stąd też jest naszym dzisiejszym gościem. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Zacznijmy może od najważniejszej informacji, tak na dobrą sprawę, która też znalazła się w prezentacji, czyli modernizacja i rozbudowa szkoły podstawowej nr 3. No i zacznijmy od 25 milionów dofinansowania z Polskiego Ładu. Czy możemy się czegoś więcej dowiedzieć na ten temat? Panie redaktorze, przede wszystkim to jest największa kwota, najwyższe dofinansowanie w historii naszego miasta, jeśli chodzi o inwestycje. Kwota 25,5 miliona złotych jest to wkład 85% w całość inwestycji. Dla przypomnienia, inwestycji, która ma objąć przebudowę gruntowną szkoły, dobudowanie jednego skrzydła czy piętrowego, gdzie znajdą się nowe sale lekcyjne, gdzie będą sale do zajęć tych takich sensorycznych z dziećmi, nowy pokój nauczycielski, pokoje socjalne, ale przede wszystkim przestrzeń dla tych najmłodszych, dla naszych dzieci, dla uczniów szkoły podstawowej nr 3. Przestrzeń ta dydaktyczna w postaci sali lekcyjnych, ale i również świetlica, ponieważ to od samego początku tej placówki jest dużą bolączką, problemem. Dyrekcja już poprzednia zgłaszała ten problem, również już świętej pamięci pani dyrektor Urszula Augustyniak bardzo mocno podkreślała ten brak tej przestrzeni, dlatego nas bardzo cieszy ta kwota, ponieważ daje możliwość już swobodnego planowania tej realizacji. A jesteśmy na etapie przygotowywania programu funkcjonalno-użytkowego. Na podstawie tego programu będziemy mogli ogłosić przetarg na formułę zaprojektuj i wybuduj. Co ważne jeszcze, to nie tylko sama szkoła, ale i teren otaczający budynek, ponieważ udało nam się przy koncepcji, którą realizowaliśmy, rozwiązać problem parkowania. Jesteśmy w centrum miasta, więc każde miejsce jest na wagę złota. W tym przypadku, ze względu na ograniczone możliwości przy samym pasie drogowym, postanowiliśmy zejść troszeczkę poniżej terenu i zorganizować ten parking pod płytą boiska, które będzie przy szkole. Więc parking będzie tak trochę pod ziemią, a boisko trochę nad ziemią, co da nam możliwość zagospodarowania tego terenu dla samochodów w ilości około 40, więc no, duży zastrzyk kolejnych miejsc parkingowych w centrum miasta. Inwestycja również będzie obejmowała wszystkie nowoczesne rozwiązania, takie jak fotowoltaika, nowa, bezpieczna wentylacja, która szczególnie teraz w dobie pandemii COVID-19 będzie to powietrze w szkole wymieniać i na to też bardzo mocny nacisk postawiliśmy i położyliśmy. Bardzo się cieszymy, tak? Ta kwota daje możliwość rozbudowania bazy dydaktycznej w centrum miasta, w centrum, gdzie ostatnia inwestycja była przeprowadzona w 2005 roku, to była budowa szkoły nr 1 przy ulicy Topolowej, więc no, bardzo jest to inwestycja wyczekiwana zarówno przez nauczycieli, rodziców, dyrekcję, no, ale i również tych najmłodszych, którzy codziennie z tej placówki korzystają. A też pamiętajmy o tym, że jesteśmy w ścisłym centrum miasta, powstają nowe osiedla wielorodzinne na planach zagospodarowania przestrzennego, które były uchwalone wiele lat temu. Natomiast teraz przychodzi ten moment, kiedy te budynki są realizowane, no i tych naszych nowych mieszkańców przybywa. Cieszymy się z tego, natomiast no, też musimy nadążyć za bazą oświatową, aby zapewnić miejsca dla naszych najmłodszych. Mieszkańców przybywa też na Żbikowie i tutaj też kolejna część prezentacji, która odnosiła się do tego osiedla. Dlatego proszę powiedzieć, co na Żbikowie jeszcze planujecie, jeżeli chodzi o oświatę, raczej rozbudowę tej oświaty, bo tutaj mówimy stricte o inwestycjach. Panie redaktorze, przede wszystkim dostrzegamy problem, który pojawi się. To jest pewne. Mamy szkołę numer 5, która w momencie oddawania w roku 2018 jeszcze przez poprzednie władze Pruszkowa była taka narracja, że ta szkoła będzie się wypełniać przez następne 4-5 lat. No, my jesteśmy już w tym momencie po 3 latach, gdzie szkoła się zapełniła. Pani dyrektor szkoły numer 5 już kilkukrotnie nam o tym wspominała, zwraca nam na to uwagę. I no, nie możemy tego pominąć. Musimy patrzeć również i obserwować bardzo mocno ten obszar, a już wiemy, co się zadzieje za chwilkę, ponieważ
Do urzędu wpływają wnioski o podziały geodezyjne działek na Bąkach, na Żbikowie. To będą wykorzystywane zapisy planu zagospodarowania przestrzennego, które też są już po tej części miasta od wielu lat. No, teraz przyszła kolej również na szybszy rozwój tej części miasta. No i tego się nie zatrzyma, to już wiemy. Druga kwestia, jest również sporo terenów, które są zabezpieczone w planach zagospodarowania pod zabudowę wielorodzinną, bardzo intensywną, czyli tam powstaną budynki, bloki 4, 5, 6 kondygnacyjne, więc w perspektywie najbliższych lat tych mieszkańców na pewno przybędzie tam spora ilość. Dlatego postawiliśmy taką diagnozę, zasygnalizowaliśmy problem i na pewno w nadchodzącym czasie będziemy to wnikliwie analizować już z naszymi radnymi, z naczelnikami, tutaj w pełnym składzie, żeby temat omawiać szeroko i żeby myśleć też o kolejnych inwestycjach na przyszłość, ponieważ no, Pruszków ze względu na to, że jest położony no, bardzo atrakcyjnie w związku z tym, że mamy no, jakby swobodny dostęp do Warszawy za pośrednictwem samochodu, SKM-ki, PKP, WKD, no naprawdę tutaj ludzie z tego powodu chcą mieszkać w Pruszkowie, po prostu. Często dojazd z Pruszkowa do centrum Warszawy zajmuje mniej czasu niż z niektórych dzielnic. Przemieścić się z jednej dzielnicy do centrum Warszawy, dlatego my o tych problemach już teraz chcemy rozmawiać i je sygnalizować. Wspomniałem podczas tej prezentacji, że my mamy też działki, które zabezpieczyliśmy właśnie na poczet przyszłych inwestycji. Natomiast nie chciałbym teraz określać, czy to będzie inwestycja, która będzie mówiła o tym, że budujemy cały kompleks przedszkolno-szkolny, czy też będziemy budować samą szkołę, czy tylko przedszkole. No, jesteśmy na etapie opracowania bardzo wnikliwej analizy demograficznej, co warte podkreślenia, analizy demograficznej, której nigdy w naszym mieście nie było. Dotychczas zmiany rejonizacji szkół podstawowych odbywały się no po prostu, one się odbywały, nikt wcześniej tego nie analizował, a my te wszystkie informacje, które mamy przede wszystkim od zarządzających, czyli od dyrektorów, informacji od rodziców, od naszych mieszkańców i od zewnętrznej firmy chcemy przelać na papier i wyjść z dokładną analizą do radnych, żeby mówić i dyskutować właśnie te problemy i kolejne plany inwestycyjne, bo z tym na pewno to się będzie wiązało. A co w takim razie z Gąsinem, który wydaje się, że już przyjął tylu mieszkańców, ile mógł, chociaż tak na dobrą sprawę jeszcze jest trochę terenu. Czy tam też planujecie jakieś inwestycje oświatowe, kolejne? Na chwilę obecną no, jesteśmy po zakończeniu inwestycji. Szkoła numer 10 już funkcjonuje razem z przedszkolem. W tym roku udało się jeszcze jedną salę dodatkowo wygospodarować pod kątem przedszkola, no bo tutaj tych miejsc nigdy za wiele i widzimy, ile dzieci no, nie dostaje się do przedszkoli naszych, państwowych, publicznych. Dlatego szukamy dodatkowych miejsc, więc tutaj na pewno pod kątem dalszych inwestycji przedszkola no, to jest coś, co będziemy planować. Tutaj na pewno nie odpowiem teraz kiedy i gdzie, ale to będziemy mieli na uwadze. Natomiast szkoła jest, szkoła powoli zapełnia się. Tutaj też jesteśmy z panią dyrektor w pełnym kontakcie i nie ma takiego ryzyka. Tutaj Gąsin jest zabezpieczony na najbliższe lata i no, tych ryzyk nie dostrzegamy w tym momencie, jeśli chodzi o szkołę numer 10. Więc jesteśmy zabezpieczeni. Jakie jeszcze potrzeby? Już pytam generalnie o Pruszków, żeby nie przedłużać i przejść później do przedszkoli płynnie. Natomiast jeszcze jakie potrzeby oświatowe Pruszków ma i gdzie byście ewentualnie takie budynki widzieli? Znaczy, panie redaktorze, przede wszystkim Pruszków ma ogromne potrzeby pod kątem istniejących placówek i o tym nie możemy zapominać. Musimy no, nadążyć za tym, co nas spotyka. A też pamiętać trzeba o tym, że oczekiwania naszego społeczeństwa no, z roku na rok się zwiększają i to jest całkiem normalne. Dlatego chcielibyśmy, aby no, w miarę tych możliwości każda z placówek była doinwestowana w zakresie nowych boisk, nowego zaplecza sportowego. No, praktycznie przy każdej szkole jest hala sportowa, ale no, już bardzo mocno zużyły nam się boiska do piłki nożnej, do koszykówki, place te takie rekreacyjne, place zabaw i tutaj będziemy na pewno bardzo mocny nacisk na to kładli. Zresztą też o tym mówiłem podczas prezentacji w Dniu Edukacji Narodowej. Plany już konkretne co do szkoły numer 4, tam gruntowna przebudowa boiska, całego boiska sportowego, również sanitariaty, które będą do wykonania w najbliższym czasie. Szkoła numer 1, gdzie jesteśmy na etapie wykonywania dokumentacji projektowej,
przebudowy boiska, włącznie z tym, że akurat w tej placówce będziemy chcieli zadaszyć to boisko konstrukcją taką stałą, stalową, z naciąganą takim tworzywem, które będzie dawało te możliwości, że w ciągu lata po prostu ścianki boczne będą demontowane, z obiektu będzie można dalej korzystać, ale co zyskujemy? Przede wszystkim okres ten jesienny, zimowy, który wyklucza korzystanie z boiska zewnętrznego, a w tym przypadku będziemy mieli tą możliwość. Szkoła numer 9 to jest kolejny obiekt, który będziemy projektować pod kątem zadaszenia i modernizacji. No i kolejne placówki. Też jak pan redaktor spojrzy w nasz budżet inwestycyjny, tutaj nastąpiła zmiana. Do tej pory budżet remontowy na nasze placówki oświatowe, mówimy o szkołach podstawowych, przedszkolach i żłobkach, to była kwota około 1 000 000 zł na wszystkie jednostki. W tym momencie, jak spojrzeć na budżet, to jest może trochę mniej na remonty, ale zdecydowanie więcej na inwestycje, ponieważ zmieniliśmy tą zasadę, mnóstwo rzeczy wyciągnęliśmy i traktujemy je po prostu jako inwestycje, bo to są naprawdę poważne prace modernizacyjne, które w ten zakres, w zakres typowych inwestycji wchodzą, więc bardzo duży nacisk na oświatę i na te inwestycje, bo to jest inwestycja w naszą przyszłość. No, nasi najmłodsi i inwestycja w tych naszych najmłodszych to jest inwestycja w naszą przyszłość i tego się na pewno będziemy trzymać. Przejdźmy w takim razie do przedszkoli i teraz pytanie w zasadzie analogiczne, już nie będę go rozdrabniał na kolejne osiedla, Pruszkowa i tak dalej, natomiast chodzi o to, czy to będzie ta sama zasada, czyli troszeczkę tej bazy trzeba będzie dobudować przedszkolnej w Pruszkowie, ale bardziej będziemy mówić o ewolucji, czyli odnowieniu, dobudowie ewentualnie specjalnych bloków do istniejących już przedszkoli. Przede wszystkim przedszkole numer 8. Jesteśmy w trakcie realizacji inwestycji. Mówimy o przedszkolu na Żbikowie przy ulicy 3 Maja. Tak naprawdę po zrealizowaniu tej placówki to już będzie przedszkole, które będzie miało główne wejście od ulicy Mostowej. Zaraz za stacją Lotos, jak jedziemy ulicą Poznańską w kierunku autostrady, będzie to placówka mocno widoczna już tutaj z trasy. Po pierwsze, dzięki temu, że realizujemy placówkę i nowy budynek w miejscu, gdzie obecnie nic się nie znajduje, spokojnie teraz placówka pracuje, funkcjonuje, dzieci są w przedszkolu, a po zrealizowaniu tego obiektu dzieci przejdą już do nowego budynku i otwiera nam się cały front prac na duży integracyjny plac zabaw. Co do samego budynku, będzie to też budynek już doposażony w te nowoczesne rozwiązania, jak wentylacja, tak jak przy szkole numer 3, fotowoltaika, no i pełna dostępność dla dzieci z niepełnosprawnościami. Tutaj gruntownie przerobiliśmy koncepcję, którą dostaliśmy w poprzedniej kadencji. Dostosowaliśmy właśnie wszystkie sale, aby były dostępne dla dzieci z niepełnosprawnościami, dlatego mamy toalety, które te potrzeby wypełniają. Obiekt będzie pod tym kątem dostosowany, funkcjonalny, nowoczesny. No i tutaj też bardzo się cieszymy, że jesteśmy w stałym kontakcie z panią dyrektor Edytą Wołowiec, która objęła tą funkcję i jest bardzo też zaangażowana w ten proces inwestycyjny, więc wierzymy, że tak jak w przypadku szkoły numer 10, gdzie byliśmy w stałym kontakcie z panią dyrektor, gdzie podczas trwania inwestycji też sporo błędów odszukaliśmy, zweryfikowaliśmy i finalnie je naprawiliśmy, to i tak jak przy przedszkolu numer 8 będzie ta realizacja podobnie w tym kierunku szła. Następna placówka, przedszkole miejskie numer 11, to jest druga placówka, którą chcemy rozpocząć w przyszłym roku. Ponieważ przedszkole miejskie numer 8, o tym nie wspomniałem, zwiększy swoją pojemność i swoje możliwości o kolejne 5 grup, chcemy na czas realizacji przedszkola tutaj przy ulicy Hubala, czyli przedszkola numer 11, przenieść te dzieci do przedszkola na ulicę 3 Maja. W pierwszym wariancie oczywiście była brana pod uwagę modernizacja, rozbudowa przedszkola podczas jego funkcjonowania. Natomiast przy tak poważnych pracach i przy takiej ingerencji w tą bryłę po rozmowach z dyrekcją, postanowiliśmy tą placówkę na ten czas realizacji, czyli na około rok, przenieść na ulicę 3 Maja na Żbików. No niestety będą to utrudnienia na pewno dla rodziców, natomiast pozostajemy w ilości miejsc, którymi dysponujemy. No ale już po tym czasie dzieci wrócą do też nowoczesnej przestrzeni, do przedszkola, które z 5 sal lekcyjnych, dydaktycznych tych zajęć dla dzieci powiększy się do 8. Tutaj będziemy mieli 8 grup.
też rozwiązania nowoczesne, przedszkole, które na pewno bardzo ładnie wkomponuje się w otaczającą zieleń. Tutaj będzie mocno nawiązywał ten charakter, tym charakterem będzie nawiązywała placówka do tej przestrzeni, która jest wokół. Co ważne, przy realizacji przedszkola równocześnie wykonujemy projekt drogowy przebudowy ulicy Hubala, która na chwilę obecną jest dosyć taka trudna komunikacyjnie, ponieważ na końcu tej ulicy nie można zawrócić, tam dochodzi często do niebezpiecznych sytuacji. Mamy już zaprojektowane rondo na końcu tej ulicy, czyli między przedszkolem a żłobkiem, więc kompleksowo będziemy chcieli tą inwestycję zakończyć. Kolejne przedszkole to jest przedszkole przy ulicy Moniuszki, przedszkole, które początkowo miało być też rozbudowane, jak przedszkole numer 11 przy Hubala, natomiast tutaj finalnie decyzja zapadła, że przedszkole całkowicie to istniejące burzymy i stawiamy budynek od podstaw. Jest to bardziej ekonomicznie uzasadnione. Zgubimy dzięki temu różne poziomy w budynkach, które często jest tak właśnie, że w momencie doklejenia budynku tego nowoczesnego, nowego, nowej części, gdzieś z poziomami mamy problem. Tutaj dzięki temu zniwelujemy to i nie będzie tego problemu. A czy ta inwestycja też będzie realizowana etapami? To znaczy dzieci zostaną przeniesione do jednego miejsca, robimy swoje, stawiamy to, co dokładnie, trzeba. Dokładnie tak. Dokładnie w ten sam sposób chcemy podejść do tej sprawy, ponieważ w tym przypadku tutaj całkowicie burzymy ten budynek. Różne warianty były brane pod uwagę i tak naprawdę dwa zostały finalnie do zaopiniowania. Jeden z wariantów mówił o tym, że stawiamy jakąś konstrukcję kontenerową, taką tymczasową na czas budowy, ale to znowu, to byłoby na tej samej działce przy placu budowy, przy dosyć dużych utrudnieniach, dlatego też wspólnie z dyrekcją postanowiliśmy, że na czas realizacji tego przedszkola dzieci będą przeniesione i taka rekomendacja będzie. Tutaj co do szczegółów tego przeniesienia, rozwiązań komunikacyjnych, ponieważ też będziemy na pewno chcieli wesprzeć rodziców, tych rodziców, którzy nie mają samochodu, nie mogą się przemieszczać we własnym zakresie, żeby jakoś logistycznie pomóc, ale to będziemy o tym rozmawiać na pewno z dyrekcją, z radą pedagogiczną. Wszystko będziemy chcieli ustalić, żeby to w jak najmniejszym stopniu utrudniało te życie codzienne. Natomiast cel jest jeden. Poprawa naszej bazy edukacyjnej. Panie prezydencie, z pańskiej prezentacji wynikało też to, że w przedszkolu numer 6 będziemy mieli bardzo ciekawe rozwiązania, dlatego chciałbym pociągnąć, jak to się mówi, troszeczkę za język i dowiedzieć się nieco więcej na ten temat. Panie redaktorze, to jest na razie pomysł, o którym powiedzieliśmy i który będziemy na pewno chcieli wdrożyć w życie. Tutaj mówimy o przedszkolu numer 6, też przy ulicy Hubala. To jest ostatnie przedszkole ciechanowskie w naszym mieście. Przedszkole, które ma przepiękny teren, teren przy parku Potulickich. Przedszkole, które w tym roku zyska dodatkową przestrzeń w postaci miniboiska do piłki nożnej, do koszykówki. I właśnie w tym duchu chcielibyśmy pójść o krok dalej. I dlatego myślimy o rozpoczęciu projektowania przedszkola o zupełnie innym charakterze. Chcielibyśmy, żeby to było przedszkole o takim charakterze sportowo-edukacyjnym. Będziemy mieli tą część sportową. Przy projektowaniu chcielibyśmy bardzo podkreślić kwestię tej edukacji, edukacji ekologicznej, żeby na bazie tego, co już będzie w budynku, co by było w budynku, czyli fotowoltaika, na zewnątrz forma retencji, zbierania deszczówki, może jakieś mini szklarnie, żeby w tym duchu rozpocząć pracę nad nowym przedszkolem. Nowym przedszkolem, które chcielibyśmy również, żeby to może nie było samo projektowanie na początku, ale coś, czego też w naszym mieście jeszcze nie było. Chcielibyśmy cały proces przeprowadzić przez proces najpierw konkursu architektonicznego, a następnie projektowanie. I zasygnalizowaliśmy to i będziemy do tematu w najbliższym czasie wracać, przedstawiać już konkretne plany, konkretne propozycje, może jeszcze nie tak namacalne, ponieważ nie chcielibyśmy wszystkiego od siebie dać. Chcielibyśmy, żeby to do nas wróciło właśnie w formie takiego konkursu, który będziemy na pewno planować dla tej lokalizacji, dla tej placówki, korzystając z tego, że mamy tak piękne otoczenie Parku Potulickich. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo. I z tego miejsca żegnamy się z Państwem. Do następnego razu. Dziękuję bardzo. Do widzenia.